Dzisiaj będzie taki smutniejszy vlog, ponieważ pierwsza rzecz, która nam się wydarzyła, to przewróciło nam kibel właśnie. Ech, dobrze, że nikogo nie było w środku. Nie no, żartuję, już dawno z niego nie korzystamy, ale go wywaliło. Drugą rzeczą, która nam się przytrafiła, to jest już gorsza rzecz. Mieliśmy takie coś jak rolety zewnętrzne, antywłamaniowe, żeby ochronić się przed wiatrem i tak dalej. Ale wyszło, że nam ją urwało po prostu. Całą roletę nam urwało, była spuszczona. Jak widzicie, tutaj nam ją wyrwało. I tutaj aż odgięło całe. Tak to właśnie teraz wygląda. A dlaczego ją właśnie wyrwało? Dlatego ją wyrwało, bo tutaj jeszcze roleta nie schodzi jakby do końca do ziemi i była troszeczkę w powietrzu. I wiatr wszedł jakby pomiędzy okno i roletę i wyrwał ją po prostu. Ona jest na tyle duża, że nie miał z tym większego problemu. Reszta rolet się trzymała, jeszcze tą drugą roletę też zabezpieczyłem, więc druga już, no, przy drugiej już byłem mądrzejszy, przy drugiej nic się takiego wielkiego nie stało. Teraz najważniejsza rzecz. Mamy dom w kredycie, więc musimy zgłosić to do ubezpieczyciela i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, bo jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji. A wiemy, że gdzieś tutaj wyczytałem w umowie tak pobieżnie, z tego co teraz widziałem, to że najpierw przelewane jest to do banku, a później bank dysponuje tymi pieniędzmi i jak coś przeleje te pieniądze do nas, żeby zapłacić za naprawę. Zobaczymy, czy się uda w ogóle to naprawić z ubezpieczycielem, bo nie wiem. Wyjaśnimy za chwilę, jak już będziemy wiedzieć, co z tym zrobić. Lubiłem tą roletę. A few moments later. Oczywiście Krzysiu trochę namieszał. Znaczy, dobrze powiedziałem. Częściowo. Gdybyśmy się do tego tam wrócili tak trochę, to dobrze powiedziałem, częściowo. Ale dokładnie teraz Marta powie, bo Marta dzwoniła do pani z ubezpieczenia i ona teraz wszystko wyjaśni. Cześć, ja się z wami witam, wyszłam z łazienki. Jeżeli chodzi o zgłoszenie takiej mniejszej szkody, no bo to jest kwestia tej rolety, to dzwonimy bezpośrednio w naszym przypadku na numer, który jest podany w umowie. I tam wszystko zgłaszamy. Z racji małej szkody my najprawdopodobniej będziemy wysyłać zdjęcia. I jeżeli chodzi o przekierowanie przelewu na bank, to likwidator szkody dzwoni do banku, pisze pismo do banku i jeżeli raty są płacone prawidłowo, że po prostu ta szkoda nie pójdzie na poczet zaległych rat, to nie ma problemu z wypłaceniem i one idą bezpośrednio tutaj na nasze lub na wasze konto, jeżeli to jest wasza szkoda. Czeka się 5 dni, ale na co? To się dowiemy, bo jeszcze nie wiem, czy na likwidację tej szkody, czy na decyzję o likwidacji szkody. I też nie wiemy, czy jeszcze trzeba rachunek jakiś z tego mieć, więc dopiero będziemy dzwonić do tego likwidatora i za chwilę wam powiemy ciąg dalszy tej historii. Lubiłem tą roletę. Dobra, dzwonimy dalej, czyli teraz Martusia zadzwoni do ubezpieczyciela. Tego już właściwego, nie do agencji, tylko do właściwego ubezpieczyciela. I wszystko się dowiemy i wam przekażemy. Ale miejmy nadzieję, że wam się to nigdy nie przyda. Jest 2. Sługa ubezpieczeń. Wybierz 3. Dwójkę wybierz, panie. Dwójkę szkody. Kiwać na połączenie. 20 minutes later. Ten vlog będzie trwał 3 dni. No. Ale uzupełnię to na internecie. Zobaczycie, co tam pierwszy krok, który musimy zrobić, to obfotografować całe miejsce zbrodni.
Także pamiętajcie, czy trzeba, czy nie trzeba, czy wam wymagali, czy nie wymagali robienia zdjęć, to należy je zrobić. Dla własnego spokoju, bezpieczeństwa i w razie czego. Smaczna była. I zaś się muszę przebrać. Idę to zaprać. To se niech to tutaj poleży. Ja się przebrałam i jedziemy. Jak szukałam, to nigdzie nie było, a teraz jak przestaje człowiek szukać, to jest wszędzie. Do widzenia. Gdzie? Kabanos, łupka, hot dog, plus kawa. Do tego kawa, ja chyba energetyka walna. A w domu były? Wiem. No pewnie, że będzie. Wyjedziemy stąd. Bywają większe problemy. Jedziemy teraz do rolet. Jedziemy do rolet, zobaczymy, co nam powiedzą w roletach. Zerkniemy, od razu się umówimy na wycenę, żeby ktoś przyjechał. No ale się umawiamy na naprawę. Naprawę i przy okazji naprawy niech weźmie pod uwagę, że będzie wyceniał górę. Tak. Takim czymś bym wysypała. Ale to też ładne. To też ciekawe. No. Tu. Szalane. A few moments later. No, wracamy. I generalnie niewiele żeśmy sobie załatwili, ponieważ oni tego nie są w stanie naprawić, nie mają serwisu. To jest firma, ona musi gdzieś tam z daleka dotrzeć, umówić się i w przeciągu 2 tygodni do nas dojechać, 3. Chociaż trzeba tam zadzwonić osobiście i się dopytać, jak to właściwie wygląda. Więc damy wam znać, jak się dowiemy, co z naprawą tej rolety. Ach! Cóż za magiczny poniedziałek, uch! Taka zmęczona, łeb mnie boli, normalnie masakra to było kilka godzin, a człowiek jest wykończony psychicznie. Patrzę na doniczki, ale mnie nie uspokajają, a nowych kwiatków nie widzę. Ale wiecie, co wam powiem? Ta palma, którą kupiłam i mi tak schnie i biednie, tutaj w Castoramie też schnie i biednie w ten sam sposób. Nawet bardziej niż u mnie. Czas na kolejne. No co ty, jest teraz jedziemy. A u nas to działo z jednej i z drugiej strony domu. Raz z tej, raz z tej. Nie kontaktujesz. Ja też, tak. Do domu. Krzychu zabiera się za ogarnianie sprawy z rolet i zabezpieczaniem okien przed ewentualnym
wieczorem kolejnym i kolejnymi wiatrami. Ale dobra, tyle. Teraz coś milszego, ponieważ stwierdziłam, że po ostatnim czasie należy nam się coś dobrego i wskoczyliśmy do TK Maxu i udało mi się dorwać maski. Będę je testować, zobaczymy. Jest 10 masek w płachcie za cenę 3 dych, więc 3 zł za maskę w płachcie, co jest zarąbistą ceną. Dwie rzeczy, które mnie strasznie zaciekawiły. Pierwsze to jest takie serum z witaminą C, a wszystkie kremy z witaminą C są bardzo, bardzo fajne. I drugie to jest serum różane z opcją nawilżającą. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Oba były po 39 zł. O, tutaj wam pokazuję cenę. I są to produkty naturalne, więc jestem ciekawa, co z tego będzie. I to jest, tak jak mówiłam, z TK Maxu. Trzecia rzecz, która mi dotarła, to baza pod makijaż z Oriflame. O, wszystko mi leci. I to jest baza rozświetlająca, także jeszcze nie miałam okazji testować, tylko ją wypróbowałam na ręce. Tak, teraz będziesz czekać na Krzysia. Chcesz iść na pole? Idziesz na pole? Dobrze. Dobry jesteś, Dalenios? O moje Dalenioski, ojej, dzień dobry. Tak, jesteś grzeczny, Dalenios, ojej, ojej. Łapeczkę dasz? Ojej. I jeszcze jedną rzeczą, którą wam się chcę pochwalić, to tutaj wam tak nadmienię, dotarły mi piękne tulipany, jestem z nich tak zadowolona, jeszcze dzisiaj będę zamawiała kolejne i dam wam znać, skąd one są. Oczywiście nie obyło się bez fejli z tymi tulipanami, ponieważ są zamawiane z zagranicy, ale odnośnie takich przypałowych sytuacji i dziwnych rzeczy, które zamawiamy, a przychodzi coś całkowicie innego, jak się przed tym zabezpieczyć, zobaczycie w pytaniu na śniadanie w poniedziałek około godziny 10. Więc mam nadzieję, że będziecie ze mną i co? Tam zobaczycie coś, czego jeszcze na moim kanale nie było tak stricte, więc fajnie by było, gdybyście byli. A na dzisiaj już kończę, co prawda żegnam się z wami trochę później. Jeżeli chodzi o całą sytuację, jak się rozwinie, jak się zakończy, to będziemy was informować oczywiście we vlogach tutaj na bieżąco i podsumujemy, bo wydaje mi się, że to jest taki dość ważny temat dla każdego, kto ma dom czy mieszkanie. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, żegnam się z wami i mówię wam do zobaczenia. Pa!